Dzień dobry Państwu! Zdecydowałem się na ujawnienie prawdziwego programu Konfederacji, na powiedzenie o tym, co tak naprawdę chcemy zmienić w Polsce, co chcemy wprowadzić, jakie projekty ustaw chcemy zaproponować, jak wyobrażamy sobie Polskę pod rządami Konfederacji. Mówię, że muszę ujawnić ten program, chociaż tak naprawdę to on nie był nigdzie schowany. Cały czas wisiał na stronie Internetowej Konfederacji. Cały czas można go było sobie przeczytać w wersji papierowej. Nazywa się to dzieło Konstytucja Wolności. Już od czerwca wisi w internecie. Już od czerwca mówimy o nim w naszych audycjach, w naszych nagraniach. Mówiliśmy o nim podczas naszej wielkiej konwencji programowej Konfederacji w czerwcu, ale jak widać, nie dotarło. Okazuje się, że mówienie o swoim programie, publikowanie swojego programu to za mało, żeby różnego rodzaju oszuści, kłamcy, trole internetowe, hejterzy, dziennikarze, politycy i inni zawodowi oszuści, żeby to dostrzegli i żeby mogli powiedzieć prawdę na temat naszego programu. No, rozumiem, że były tu pewne bariery wejścia dla niektórych polityków i dziennikarzy, ponieważ to dzieło ma ponad 100 stron. I wiadomo, że to nie jest takie proste przeczytać 100 stron Czcionka nie jest taka mała, w tu momentami jest powiększona. Do tego jest trochę obrazków, więc dziennikarzom powinno być trochę łatwiej to czytać. Mamy też różnego rodzaju tabelki, więc. Są pewne bariery wejścia. Trzeba umieć czytać po polsku, trzeba umieć czytać ze zrozumieniem, trzeba w ogóle mieć ochotę zapoznać się z naszym programem, żeby do tego dotrzeć. No i okazuje się, że niewiele osób miało taką ochotę, zwłaszcza wśród ludzi, którzy zajmowali się relacjonowaniem życia politycznego, więc specjalnie dla tych analfabetów nieumiejących czytać, a także dla naszych drogich wyborców, którzy niestety byli manipulowani przez media przez z polityków, przez innych zawodowych kłamców, opowiem Wam, czego my tak naprawdę chcemy, żebyście sobie mogli porównać. Nasz program. Nasze obietnice, nasze plany, z tym, co kłamią na ten temat wszyscy inni ludzie. I porównujcie sobie potem, spójrzcie, porównajcie sobie to, co ja wam teraz powiem, to co zresztą mówiliśmy od dosyć dawna, z tym, co oni na ten temat mówią, żebyście zobaczyli, kto tu kłamie, a kto tu jest wiarygodny, kto odnosi się do naszego programu, a kto jedynie odnosi się do jakichś swoich wyobrażeń, swoich wizualizacji tak zakłamanych, że głowa mała. Więc zaczynamy od punktu pierwszego. A pierwszego dlatego, że został najbardziej zakłamany przez polityków oraz przez dziennikarzy, to znaczy co do naszego planu na system ochrony zdrowia. Mogliście usłyszeć, przeczytać najróżniejsze głupstwa mówione na ten temat. A jak wygląda prawda? Prawda jest taka, że obecny stan Systemu ochrony zdrowia jest absolutnie fatalny. Mamy za mało lekarzy, mamy za mało pielęgniarek i jednych i drugich mamy w zasadzie, znaczy lekarzy specjalistów i pielęgniarek, najmniej w całej Unii Europejskiej. Mamy olbrzymie kolejki, mamy problem z dostępnością do systemu ochrony zdrowia, z dostępem do lekarza, z dostępem do przychodni. Wszyscy Uczestnicy tego systemu są zawaleni biurokracją, papierkami. Lekarze zamiast leczyć zajmują się wypełnianiem papierków, przychodnie zamiast leczyć zajmują się wypełnianiem papierków. Wszędzie mamy mnóstwo biurokracji i mamy przede wszystkim... Państwowy monopol Narodowego Funduszu Zdrowia. To jest taki ubezpieczyciel, do którego wszyscy pod przymusem płacimy składki zdrowotne, a następnie ten ubezpieczyciel dogaduje się z różnymi przychodniami, szpitalami i płaci nam za zabiegi. Jak mam nadzieję, wszyscy już doskonale wiecie, monopole zawsze działają źle. Jeżeli jakieś przedsiębiorstwo, Net państwowe, w szczególności państwowe, ma monopol, przestaje mu zależeć. Takiemu przedsiębiorstwu przestaje zależeć na dobrze swojego klienta w tym momencie, pacjenta, bo nie ma żadnej konkurencji. Monopol, brak konkurencji zawsze rozleniwia, zawsze prowadzi do spadku efektywności, dlatego zawsze jest złym rozwiązaniem. Stąd My uważamy, że problemem jest brak efektywności w tym systemie, a nie brak pieniędzy. Polacy dużo wydają na swoje zdrowie i te pieniądze spokojnie. Wystarczyły na to, żeby nas leczyć w jakichkolwiek cywilizowanych warunkach. Niestety te pieniądze są marnowane, bo system działa źle. Jeżeli do tego systemu dodamy więcej pieniędzy, to jedyny efekt będzie taki, że więcej pieniędzy będzie marnowane. W związku z czym uważamy, że przede wszystkim trzeba znieść ten monopol, to znaczy należy dopuścić konkurencję tak, żeby było kilka, a może kilkanaście różnych Funduszy Ubezpieczeń Zdrowotnych, do których każdy Polak będzie mógł się zapisać. Podobny system działa w Niemczech. W ogóle system ochrony zdrowia ma najróżniejsze formy w najróżniejszych państwach na świecie i można sobie porównać, co działa, co nie działa, czerpać dobre wzorce, próbować nauczyć się czegoś od kogoś, a nie wymyślać wszystko na nowo. W związku z czym my nie wymyślamy tutaj koła na nowo, tylko bierzemy sprawdzony, działający niemiecki wzorzec systemu ochrony zdrowia, które tam przybiał, przyjął nazwę konkurujących ze sobą kas chorych, a my mamy fundusze ubezpieczeń zdrowotnych. I jak ten system miałby działać? Oprócz nfz dopuścilibyśmy inne fundusze ubezpieczeniowe. Teraz każdy Polak mógłby wybrać jeden z tych funduszy, do którego chciałby się zapisać. I jak wyglądałyby rozliczenia pieniężne? Każdy płaci normalne składki zdrowotne. Takie jak w obecnym systemie z tą różnicą, że składki dla przedsiębiorców były takie jak przed nowym ładem, bo te wprowadzone przed nowy ład są niesprawiedliwe, i należy wrócić do tego systemu, który był poprzednio. Czyli każdy i tak płaci składki zdrowotne. Te składki trafiają do państwa. Następnie państwo. Rozdziela te pieniądze pomiędzy fundusze ubezpieczeń zdrowotnych. Na jakiej zasadzie? Jeżeli jakiś pacjent zapisuje się do funduszu zdrowotnego, to nie ma znaczenia, jakiej wysokości on składkę zdrowotną zapłacił. Za każdego pacjenta idzie dokładnie. Ta sama kwota. Bierzemy sumę wszystkich składek zdrowotnych, dzielimy przez liczbę ubezpieczonych i ta dokładnie kwota idzie na konto Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Z tej kwoty fundusz musi opłacić oczywiście przychodnie, szpitale, lekarze dla swoich pacjentów i musi z tego wygenerować jakiś zysk, ponieważ każda firma działa po to, żeby wygenerować jakiś zysk. Co to zmieni? Okaże się nagle, że nie będziemy mieli jednego monopolisty którym go w ogóle nie interesuje jakość, jakość leczenia, którego w ogóle nie interesuje dobro pacjenta, no bo czemu miałoby go interesować? Jest monopolistą i tak musimy się leczyć za pośrednictwem NFZ-u. Nie mamy innego wyjścia, chyba że ktoś chce iść prywatnie. Więc NFZ-owi nie zależy. Ale jeżeli będziemy mieli konkurujące ze sobą fundusze ubezpieczeń, to im zacznie zależeć na pacjencie, bo będą chcieli mieć tych pacjentów jak najwięcej. Bo im więcej ich będą mieli, tym będą mieli wyższe przychody. Więc te fundusze zaczną ze sobą rywalizować. Jakością obsługi pacjenta. Będzie można się łatwiej z nimi skomunikować. Te fundusze będą miały interes w tym, żeby przychodnie oraz szpitale jak najlepiej leczyły ich pacjentów, w związku z czym będą wymuszać pewne normy na przychodniach. Na przykład, żeby się można było umówić przez internet, a nie tylko telefonicznie. Takich norm będzie dużo. Fundusze będą dbały o to, żeby współpracujące z nimi szpitale oraz przychodnie oferowały usługi jak najwyższej jakości, bo będą chciały przyciągnąć do siebie większą liczbę pacjentów. W związku z czym. Jakość naszych usług dzięki znaczy naszych usług lekarskich, których będziemy y, poddawani, będzie na wyższym poziomie. Konkurencja zawsze prowadzi do wyższego poziomu usług i to dokładnie jest naszym celem. Więc, co to oznacza, że nikt nie będzie umierał pod płotem, nikomu nie skończy się żaden budżet, jak chcieliby niektórzy kłamcy kłamiący na nasz temat naszego programu. Każdy będzie ubezpieczony każdy będzie płacił składkę zdrowotną i każdy będzie leczony, ponieważ fundusz nie będzie mógł odmówić zapisania się do niego żadnego pacjenta. Każdy pacjent, niezależnie od tego, ile płaci tej składki zdrowotnej oraz niezależnie od tego, ile kosztuje jego leczenie, będzie miał prawo zapisania się do każdego funduszu i za każdego pacjenta każdy fundusz dostanie dokładnie taką samą kwotę od państwa. W związku z czym nikt nie zostanie bez leczenia, za to jakość leczenia dla wszystkich się po prostu poprawi. I to jest na nasz pomysł na system ochrony zdrowia. Chcemy rozbić monopol NFZ-u tak, żeby zdjąć z lekarzy, z przychodni te wszystkie biurokratyczne wymagania, żeby wprowadzić tam reguły biznesowe, a nie biurokratyczne, tak, żeby wszystko po prostu działało lepiej. I konkurencja, niezależnie od tego, w jakiej branży, zawsze pomaga i tutaj również pomoże. Jeżeli ktoś chce się przekonać, jak to działa, to może pojechać do Niemiec i zastanowić się, czy poziom jakości leczenia w Niemczech jest wyższy, czy niższy niż w Polsce? I czy Niemcy umierają na ulicach, czy nie umierają na ulicach, jak chcieliby niektórzy, opisujący zupełnie fałszywie nasz program? Przechodzimy do punktu drugiego nasz pomysł na system edukacji, na oświatę. Bo tu również można przeczytać najróżniejsze, dziwne historie, jakieś baśnie z mchu i paproci, a jak wygląda prawda. No, prawda wygląda tak, że jakość kształcenia w Polsce systematycznie się pogarsza. To znaczy jest coraz gorzej. I w ogóle mnie to nie dziwi, bo jeżeli politycy się czymś zajmują, to to coś zwykle działa źle. W PRL-u politycy zajmowali się prawie wszystkim i prawie wszystko źle działało. działało. Od tamtej pory wiele obszarów Naszego życia zostało przyjętych przez firmy prywatne i na ogół jest tam znacznie lepiej i przyjemniej niż w PRL-u, i nie ma żadnego powodu, żeby edukacja również nie mogła działać lepiej. To znaczy, należy sprawić, aby było więcej konkurencji znowu, a mniej biurokracji. Obecnie szkoły są strasznie zbiurokratyzowane, tak jak wszystkie inne instytucje państwowe. Ostatnio Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził ankietę wśród nauczycieli i z tej ankiety okazało się, że 96,6%. Czyli prawie wszyscy. Nauczycieli domaga się odbiurokratyzowania szkół. I to badanie było przeprowadzone już po tym, jak Ministerstwo Edukacji Narodowej usunęło 51 wymaganych wcześniej dokumentów, które samo uznało za zbędne. Więc nawet po usunięciu już 51 wymaganych przez biurokrację dla szkół dokumentów, dalej prawie 100% nauczycieli uważa, że szkoła jest przebiurokratyzowana. I to jest oczywiście problem i należy z tą biurokratyzacją skończyć. Nie tylko z tym należy skończyć. Należy też skończyć ze zwalczaniem edukacji domowej. W 2015 roku w Polsce 5 tysięcy dzieci uczyło się w domach. W 2023 jest to już ponad 30 tysięcy. Widzimy skok zainteresowania edukacją domową. Nie ma się co dziwić. I próbuje coś z tym zrobić. I to niestety niepokoi nasze państwo. Jak to oni mówią, dzieci uciekają z im z systemu, tracą wpływ na możliwość robienia wody z mózgu naszym dzieciom, tracą wpływ na jakieś ideologiczne wrzutki dla naszych dzieci i ich to bardzo boli. Dlatego robią, zwłaszcza ostatnio minister Czarnek, sporo zmian w kierunku ograniczenia edukacji domowej. Tu warto podkreślić, że edukacja domowa nie jest ani prawicowa, ani lewicowa, ani Konserwatywna ani progresywna. Istnieją szkoły wspierające rodziców z edukacji domowej, które są bardzo konserwatywne, tradycyjne, istnieją też szkoły wybitnie progresywne. Każdy rodzic, niezależnie od swoich przekonań politycznych, ma prawo Uczyć swoje dzieci w domu oraz ma prawo wychowywać te dzieci jak tylko żywnie mu się podoba. Państwu absolutnie nic do tego. Należy również dlatego skończyć ze zwalczaniem edukacji domowej, nie uważać, że jest to jakieś uciekanie dzieci z systemu. Więc nasz program. To jest co do zasady deregulacja, debiurokratyzacja. Chcemy uwolnić szkoły ze zbędnych biurokracji, my chcemy zlikwidować kuratoria, maksymalnie ograniczyć rolę Ministerstwa Edukacji Narodowej, tak, żeby to szkoły mogły decydować, o czym Chcą mówić swoim dzieciom, bo to szkoły uczą, a nie urzędnicy ani politycy. To nauczyciele powinni mieć jak największą swobodę, oczywiście w ramach wytyczonych przez dyrektora, który powinien być takim menedżerem, a nie urzędnikiem zatrudnionym w samorządzie. Więc jak najwięcej kompetencji na, dla dyrektora. Dla nauczyciela, jak najmniej dla polityków czy dla urzędników. Załóżmy, że ktoś ma poglądy prawicowe i pasuje mu, że w tym momencie rządzi PiS i wrzuca do szkół różnego rodzaju prawicową propagandę. Ale czy ten człowiek będzie tak samo zadowolony, gdy dajmy na to za rok, dwa, trzy władzę przejmie lewica i zacznie indoktrynować dzieci w duchu lewicowym? No, przestanie być zadowolony. Z kolei taki lewicowy rodzic teraz może być niezadowolony, a za cztery lata może być bardzo zadowolony. Bywa różnie. Ale ważne jest to, żeby na edukację naszych dzieci, na to, czego są uczone, jak są wychowywane, jak najmniejszy wpływ mieli politycy, bo politycy absolutnie się do tego nie nadają. To powinno być jak najbardziej oddzielone od y, polityków. Politycy łapy precz od naszych dzieci. Dzieci powinny być uczone przez nauczycieli, a szkoły powinny być zarządzane przez dyrektorów. Więc dyrektor jest samodzielnym menedżerem, nauczyciel jest po prostu nauczycielem, który powinien przede wszystkim uczyć. Kończymy z jakimiś podstawami programowymi, z narzucaniem szkołą jednolitego podręcznika, czy jednolitego spisu listy lektur, czy jednolitego programu. Nie. Państwo się na tym kompletnie nie zna. Zresztą spójrzmy na to, co się dzieje. Wchodzi sztuczna inteligencja, pojawiają się możliwości, których wcześniej nie było. Już teraz licealiści, już teraz ludzie na studiach. Jak mają napisać esej, to wpisują odpowiednie komendy i chat GPT im generuje taki esej. Należy się zastanowić, jak w tak szybko zmieniającym się czasie w zmieniających się czasach szkoły muszą nadążyć nad tym, że rzeczywistość drastycznie się zmienia. Potrzebna jest innowacji w szkołach. Jeżeli szkoły będą tak skostniały jak teraz, jeżeli nie będą miały Uwolnionych rąk do tego, żeby eksperymentować, żeby próbować dostosować się do tej szybko zmieniającej się rzeczywistości, to nasze szkoły za rok, dwa, trzy już będą tak przestarzałe, że dzieci z innych państw im odjadą na starcie, już nigdy ich nasze ich nie dogonią. Dlatego należy pozwolić na innowacyjność, na elastyczne myślenie, na podejmowanie działań dyrektorom i nauczycielom. Jeżeli będziemy czekać, aż urzędnicy z ministerstwa w Warszawie ogarną się i zauważą, że świat się zmienia, że zaczyna wyglądać zupełnie inaczej niż 5 czy 10 lat temu, że kompetencje potrzebne 5 lat. Lat temu, to już nie są te same kompetencje potrzebne za 5 lat, to będziemy mieli przestarzałą szkołę. I do tej szkoły, oczywiście, Musi iść pieniądz za uczniem, czyli powinien być ten bon edukacyjny. Taki sam do szkół prywatnych, do szkół państwowych, czy do rodziców z edukacją domową. Bo to nie ma znaczenia. Dziecko się gdzieś zapisuje, za dzieckiem idą pieniądze. Oczywiście, jeżeli szkoła jest specjalistyczna, albo dziecko ma szczególne potrzeby edukacyjne, potrzebuje więcej pomocy, no to ten bon powinien być większy. Ale co do zasady, za uczniem idzie pieniądz, czy to jest szkoła prywatna, czy to jest szkoła państwowa. Dzięki temu znowu pobudzimy konkurencję. Szkoły będą konkurowały o uczniów. Dyrektorzy będą konkurowali o nauczycieli. Jeżeli zerwiemy z tym, żeby każdy nauczyciel musiał zarabiać tyle samo, no bo co to za bzdurny pomysł? Czy każdy programista zarabia tyle samo? Czy każdy inżynier zarabia tyle samo? Czy każdy prawnik zarabia tyle samo? No nie. Lepsi zarabiają więcej, gorsi zarabiają mniej. Rynek działa, że wszystkim się opłaca pracować lepiej, bo dzięki temu można więcej zarobić. Wśród nauczycieli również tak powinno być. Już teraz działa rynek dla Nauczycieli, to jest rynek korepetycji. Niestety jest to szary, czasem czarny rynek, i tam lepsi korepetytorzy mają wyższe stawki, a słabsi korepetytorzy mają niższe stawki. I tak powinien działać świat. A nie urawniłówka, wszystkim dokładnie tyle samo, bo wtedy nikomu się nic nie chce, bo nie ma motywacji do tego, żeby lepiej uczyć. I z tym również należy zerwać. Więc debiurokratyzacja, deregulacja szkół, niech uczą nauczyciele, zarządzają tym dyrektorzy, wszystko kontrolują rodzice i politycy, łapy, plerety, od uczniów. I to jest nasz plan na system edukacji w Polsce, który przekonany jestem, że doprowadzi do tego, że nie trzeba będzie znowu obniżać wymagań na maturze o 20%, żeby ktokolwiek ją zdał, tak jak to się dzieje dzisiaj. Punkt trzeci, również bardzo często zakłamywany, mimo że o tym mówię najczęściej, to jest proste i niskie podatki. Ponieważ Konfederacja. Obiecuje i zamierza wprowadzić niskie i proste podatki. Oczywiście one najpierw będą proste, a dopiero potem niskie, bo żeby obniżać podatki, to trzeba jeszcze obniżyć wydatki, o czym nie wiedzą wszyscy nasi populistyczni konkurenci, którzy cały czas mówią o obniżaniu podatków i o podwyższaniu wydatków, a na pytanie, a skąd to sfinansują, to wymownie milczą albo mówią, że to nieważne przed wyborami, że po wyborach się pomyśli. No nie, jeżeli się tnie wydatki to trzeba, znaczy jeżeli się tnie podatki, to trzeba też ściąć wydatki. Więc to, co można zrobić prawie, że za darmo, to uprościć prawo podatkowe. Obecnie trzy największe ustawy, PIT, CIT oraz VAT, to jest 1300 stron. Do tego doprowadziło 18 lat popisu. Z każdym kolejnym rokiem te strony są coraz bardziej komplikowane, jest tego coraz więcej. Polskie prawo podatkowe przestaje się do czegokolwiek nadawać. Dlatego najlepszą rzeczą, którą można z tym zrobić, to to po prostu wyrzucić i to zniknie. Nie zamierzam tego dalej kontynuować. Zamiast tego wprowadzimy nasze dużo bardziej uproszczone prawo podatkowe. Przygotowałem nowe wersje podatku PIT, podatku CIT oraz podatku VAT. Zamiast 1300 stron razem będzie stron zaledwie 200, bo więcej nie ma potrzeby. Omawiałem już bardzo dokładnie trzy ustawy dotyczące podatku dochodowego, mające łącznie 50 stron. Tam są takie bariery jak kwota wolna w wysokości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w tym momencie politycy Zupełnie bezrefleksyjnie podnoszą minimalne wynagrodzenie za pracę. W przyszłym roku 3,6 miliona Polaków będzie zarabiać dokładnie tyle samo, czyli kwotę minimalną. W roku 2020 to jeszcze było 1,5 miliona. Prawie 30% Polaków będzie zarabiało dokładnie tyle samo. Czy się stoi, czy się leży, cztery koła się należy. Tak będzie od przyszłego roku i każdy, kto ma chociaż trochę rozumu, wie, czym to się będzie kończyło i jak wpłynie na chęć do rozwoju wśród pracowników. jak płynie na chęć do zwiększania swojego doświadczenia, zwiększania swoich kompetencji, skoro za tym nie będzie szło wzrost wynagrodzenia, bo ci pracownicy już trochę bardziej doświadczeni, już nie dostają teraz takich podwyżek jak wcześniej, bo podwyższyć trzeba przede wszystkim tym najmniej doświadczonym. To jest taki pisowski socjalizm wprowadzany u nas w 2023 roku. Natomiast wracając do podatków, jeżeli się wprowadzi Zapis, że kwota wolna od podatku wynosi dwunastokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, to jestem przekonany, że politycy trochę się więcej zastanowią, zanim znowu tak bezrefleksyjnie podniosą nam minimalne wynagrodzenie za pracę. Kolejny punkt. Dwie stawki podatku 12-19% 12% od wszelkich form pracy czy to umowa o dzieło, zlecenie, działalność gospodarcza, umowa o pracę wszędzie 12%. Chyba, że ktoś ma dochody np. z Kapitałowe, sprzedaż akcji czy dywidendy, to wtedy idzie 19%. Chcemy też zwiększyć próg, do którego można się rozliczać na KPIRC do 50 milionów złotych. Chcemy y, ograniczyć te wydatki, które nie są kosztem uzyskania przychodu, tak żeby prawie każdy koszt przedsiębiorcy był kosztem uzyskania przychodu. Chcemy wprowadzić ulgę kredytową, to znaczy, jeżeli ktoś ma miesz kredyt na mieszkanie lub dom, to odsetki od tego kredytu, Będą kosztem uzyskania przychodu dla każdego, czy to jest umowa o pracę, zlecenie, o dzieło, czy działalność gospodarcza, bez znaczenia. Jeżeli płacicie odsetki do banku od swojego mieszkania, w którym mieszkacie, to nie powinniście jeszcze od tego płacić podatku dochodowego, bo ja tu nie widzę miejsca, w którym tak bardzo się wzbogacacie. Rozszerzymy również ryczałt do 50 milionów złotych, wprowadzając tylko dwie stawki, 3,8%, 3 dla handlu, i wytwórstwa i 8% dla wszelkiego rodzaju usług. Do tego likwidacja podatku belki od lokat i obligacji, docelowa likwidacja całego podatku belki, plus jeżeli ktoś ma jakieś akcje przez 5 lat i je sprzedaje, to również nie zapłaci podatku po to, żeby premiować długoterminowe oszczędzanie na rynku kapitałowym. Dalej, likwidacja podatku od spadków i darowizn, likwidacja podatku PCC od domów i mieszkań, które zupełnie niepotrzebnie zwiększa ceny naszych mieszkań, a także zwrócenie pieniędzy Ofiarą ulgi meldunkowej to jest historia sprzed kilkunastu lat. Kilkadziesiąt tysięcy Polaków straciło często dorobek całego życia, ponieważ państwo nie, bardzo nieudolnie wprowadziło ulgę meldunkową i następnie niszczyło ludziom życie. Każdy, kto jest ofiarą ulgi meldunkowej, doskonale wie, o czym mówię. W podatku CIT tu mamy. 56 stron podatku CIT zamiast obecnych kilkuset stron po ustawie o podatku CIT rozszerzamy możliwość płacenia 9% CIT do 50 milionów złotych przychodu obecnie jest 2 miliony euro rozszerzamy CIT estoński tak żeby jeszcze więcej firm mogło korzystać z CIT estońskiego podobnie jak w podatku PIT wywalamy zdecydowaną większość tych wydatków które nie są kosztem uzyskania przychodu usuwamy bariery przede wszystkim dla polskich przedsiębiorców dla polskich małych firm niech te Duże, wielkie międzynarodowe korporacje dalej płacą sobie te skomplikowane podatki, w ogóle mnie oni nie interesują. Interesuje je polski biznes, tak żeby mógł zajmować się zarabianiem pieniędzy, tworzeniem nowych miejsc pracy, podbijaniem rynków, a nie rozliczaniem. Podatków. Więc to jest nasza propozycja w ustawie o CIT, też można ją sobie przeczytać na GitHubie. No i coś, z czego jestem bardzo dumny, to jest nasza wersja ustawy o VAT. 100 stron zamiast 400 stron. Wzorowana na ustawie estońskiej. Estończycy wdrażają również dokładnie tą samą dyrektywę unijną w zakresie VAT-u, co my, ale oni potrafili zrobić to w sposób prosty, a nasi zrobili w sposób wybitnie wręcz skomplikowany. I ja uważam, że nie ma takiego prawa natury, które z zmusza mieszkańców mieszkających pomiędzy Odrą a Bugiem, żeby płacili skomplikowany VAT. Wszyscy inni mogą prosić, a my musimy skomplikowany. No nie, nie musimy. Nie ma takiego prawa natury, które nas zmusza do tego, żeby VAT był w Polsce skomplikowany. W Estonii jest prosty, u nas też może być prosty, przy czym my go jeszcze fajniej ułożyliśmy na początku tutaj mamy preambułę tej ustawy o VAT, potem mamy część ogólną dotyczącą wszystkich podatników napisaną w prosty sposób, dopiero potem idzie część szczególna, dotycząca szczególnego rodzaju rozliczeń tak, żeby można było wreszcie w tej ustawie się połapać, bo obecna ustawa o VAT ma strukturę fraktalną, nikt jej nie rozumie zaczyna się gdzieś w, dopiero w połowie bo tam jest dopiero napisane czym jest podatek VAT, więc to jest absolutny bajzel i ustawa o VAT już pokazywałem do czego się nadaje zamiast niej trzeba wprowadzić nową ustawę ławę owad Mamy tam mnóstwo uproszczeń, będą tylko dwie stawki VAT, będzie można znowu odliczyć sobie VAT od samochodów. Mamy wszystkie, zlikwidowane te wszystkie utrudnienia wprowadzone przez PIS, które w teorii miały doprowadzić do zmniejszenia się luki watowskiej, miały doprowadzić do tego, żeby ludzie nie wyłudzali VAT-u. I rzeczywiście część z tych rozwiązań działa te zostawiamy, a te, które kompletnie nie działają, tylko utrudniają przedsiębiorcom życie, to je oczywiście wywalamy. Do tego oczywiście dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Znowu podobnie jak w Niemczech. W Niemczech może być dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, a w Polsce podobno się nie da. Oczywiście też, że się dały. Już teraz mamy ludzi mających spółki ZO, którzy żadnego ZUS-u oczywiście nie płacą i to nikomu nie przeszkadza. Ale jak ktoś na jednoosobowej działalności gospodarczej nie chce płacić ZUS-u, to nie wiadomo, czemu wszyscy mają z tym problem. My z tym problemu nie mamy. W związku z czym, jeżeli chcecie mieć dobrowolny ZUS, jeżeli jesteście przedsiębiorcami, to głosujcie dla nas, na nas. No i oczywiście powrót do starej składki zdrowotnej. I to jest przed Nowego Ładu, tak żeby nie trzeba było płacić dziesiątek tysięcy złotych miesięcznie, tylko po to, żeby dostać ten kij do walenia w szybę do lekarza specjalisty. Składka zdrowotna nie powinna być aż tak wysoka. Kolejny punkt w naszym opublikowanym programie, który każdy może przeczytać, ale mało kto przeczytał, to punkt dotyczący mieszkań. Jest zupełnie oczywiste, że w Polsce mieszkania są drogie i że jest ich mało. Mieszkań powinno być więcej i powinny być tańsze. Wydaje się to proste, tylko pytanie, jak do tego doprowadzić? No na razie wiemy, jak do tego nie należy doprowadzać, ponieważ do tej pory obserwowaliśmy kompletne fiasko, porażkę wszystkich wcześniejszych rządowych programów, mających na celu zwiększenie dostępności mieszkań. To się nie udało żadnej wcześniejszej ekipie, ponieważ żadna wcześniejsza ekipa nie rozumiała podstawowych praw ekonomii. To znaczy, na rynku mieszkania, tak jak na każdym innym rynku, działa popyt oraz działa podaż. Jeżeli zwiększamy popyt, i blokujemy podaż, to cena musi rosnąć, a liczba do, towarów dostępnych na rynku wcale tak szybko rosnąć nie będzie. Dlatego, żeby obniżyć ceny i zwiększyć dostępność, trzeba, uwaga, zwiększyć liczbę mieszkań. To znaczy, trzeba umożliwić łatwiejsze budowanie mieszkań. Trzeba umożliwić tańsze budowanie mieszkań. Czyli niespodzianka, żeby było więcej mieszkań, trzeba. Budować więcej mieszkań to takie proste. Wydawałoby się, ale dla naszych rządzących nie do końca. Wcześniej kombinowali z rodziną dla swoich, z, na swoim, z mieszkaniem dla młodych, robili jakieś dopłaty do kredytów, do cen mieszkań, za każdym razem stymulując popyt i niestety nie robiąc nic z... Podażą. Ostatnio Ned wymyślili trochę inaczej, było tak zwane Mieszkanie Plus. Do 2019 roku miało powstać 100 tysięcy mieszkań, do 2023 powstało 19 tysięcy, zamiast 100 do 19, z czego tylko 3,5 tysiąca zbudował państwowy PFR, a całą resztę firmy prywatne. Dlaczego tak się dzieje? Bo państwo nie umie budować mieszkań. Tak jak państwo nie umie budować samochodów elektrycznych. Tak jak nie umie wielu innych rzeczy. Urzędnicy i politycy nie nadają się do budowy mieszkań. Kto się nadaje do budowy mieszkań? Firmy budowlane. One wiedzą, jak się to robi. To takie proste. W związku z czym należy pozwolić działać firmom budowlanym. I teraz zobaczcie skalę. Mieszkanie plus ile państwo włożyło wysiłków w propagandę, w namawianie ludzi, do, że to jest świetny program, który rozwiąże nasze problemy. 19 tysięcy mieszkań przez ile? Przez 5, przez 6 lat? A wiecie, ile rocznie oddaje się mieszkań w Polsce? Tylko w roku 2022 zbudowano 238 tysięcy mieszkań. Z 12 razy więcej niż z mieszkania, plus przez te 6 czy przez 7 lat, bo to biznes buduje mieszkania, w tym jest lepszy znacznie od państwa. Więc należy biznesowi w tym nie przeszkadzać, to mieszkań będzie dużo więcej i to jest nasz właśnie pomysł. Teraz, jak nie przeszkadzać w budowie mieszkań, tak żeby Polacy mieli więcej tych mieszkań? A przede wszystkim mamy nadmiar regulacji, chociażby skutkujący tym, że nie mamy odpowiedniej ilości gruntów pod inwestycje. Nawet w miastach mamy strasznie dużo terenów rolnych. Tak, w miastach mamy dużo terenów rolnych, na których się nie nabudować, a proces odrolnienia potrafi trwać latami i kosztować mnóstwo pieniędzy. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale jedna czwarta obszaru Warszawy to są to obszary rolne. Jedna trzecia Poznania, jedna trzecia Gdańska i połowa powierzchni Krakowa to są obszary rolne, na których się nie da budować. I znowu niespodzianka: jak nie mamy gruntu, na którym możemy budować, to co się dzieje? No nie możemy budować. Ewentualnie ten grunt, który został, robi się coraz droższy i ceny mieszkań są coraz wyższe. To naprawdę nie są skomplikowane mechanizmy, tylko w zasadzie nikt o nich nie mówi. Nie wiadomo czemu wszyscy są spętani tymi regulacjami, tymi przepisami, tymi kolejnymi wymaganiami sprawiającymi, że proces inwestycyjny zamiast dwóch lat trwa pięć lat. Zresztą o czym my mówimy, że i na samo przełączenie prądu czeka się w tym momencie ponad rok. I to wszystko wina przepisów. Niestety, tych przepisów ma być coraz więcej. To znaczy wchodzi unijna polityka klimatyczna dotycząca mieszkań, dotycząca domów, budynków, która ma sprawić, że mieszkania mają być jeszcze droższe. Mamy to Fit for 55, mamy dyrektywę EPBD, dyrektywę budynkową, która zmusi was do remontu swoich mieszkań i domów już niedługo. Zresztą jeżeli ktoś chodzi na zebrania swojej wspólnoty mieszkaniowej, to już teraz widzi, o ile rośnie mu składka na fundusz remontowy, ona rośnie właśnie dlatego, bo będzie trzeba dużo remontować, tak jakby chciała Unia Europejska, a my się oczywiście z temu sprzeciwiamy. Kolejna rzecz sprawiająca, że ceny mieszkań, chociażby na wynajem, są bardzo drogie. Mamy w Polsce prawie 2 miliony pustych mieszkań. A wiecie, czemu one są puste? Bo ludzie się boją ich wynajmować. Bo w tym momencie, jeżeli wynajmie się komuś mieszkanie i ten ktoś nie będzie chciał za nie płacić, to wiecie, co mu można zrobić? Ano, można mu skoczyć. I przez kilka lat taki ktoś może mieszkać w Waszym mieszkaniu, nie płacić za nic, dewastować się, demolować, robić długi, a Wy co możecie zrobić? Możecie mu skoczyć. Tak w tym momencie to wygląda, że kilka lat zajmuje pozbycie się kogoś, kto Wam za Wasze mieszkanie nie płaci. Stąd mnóstwo ludzi nie chce. Brać sobie na głowę takiego problemu, boi się takiego ryzyka i woli, żeby to mieszkanie stało puste, niż żeby komuś je wynająć. Potem młodzi ludzie narzekają, że mieszkania się nie da wynająć, ewentualnie, że jest strasznie drogie. No to jest kolejna przyczyna, dla której jest tak drogie. Należy chronić prawa własności, należy chronić uczciwych ludzi przed ludźmi nieuczciwymi i skrócić całkowicie te procedury. Jeżeli ktoś nie płaci za wynajęte mieszkania, nie, to niech sobie wyjdzie z tego mieszkania i niech właściciel mieszkania nie cierpi na tym, że przyjął do swojego mieszkania oszusta, który mu po prostu nie chce płacić. Więc trzeba wprowadzić ochronę prawną dla właścicieli mieszkań. Ograniczyć te wszystkie przepisy, uwolnić obrót nieruchomościami rolnymi w miastach, poluzować rygorystyczne warunki techniczne w zakresie zapotrzebowania na energię. Zwiększyć swobodę inwestora w zakresie izolacji cieplnej. No przykład, jeden z wielu. W Polsce okna muszą być trzyszybowe. W Niemczech mogą być dwuszybowe. W prawie całej Europie mogą być dwuszybowe. A u nas trzy szybowe. I znowu pytanie. Jak myślicie, czy okno trzy szybowe jest droższe od okna dwuszybowego? Oczywiście, że jest droższe. Czy musi być w Polsce trzyszybowe? Nie, nie musi. Czy wszyscy za to przepłacamy? Tak, wszyscy za to przepłacamy, bo jakiś biurokrata w jakimś przepisie wstawił przepis, że muszą być trzyszybowe. Trzy szyby zamiast dwóch. I w całej Polsce, w setkach tysięcy mieszkań rocznie, w milionach oknach, wstawiamy trzecią niepotrzebną szybę, bo jakiś urzędnik tak wymyślił. Takich przykładów jest więcej, gdzie państwo wprowadza zupełnie niepotrzebne regulacje, wprowadza niepotrzebne wymagania, niepotrzebne normy, których jedynym skutkiem jest to, że mieszkania robią się coraz droższe. I te normy trzeba znieść. I teraz znowu przyjdzie ktoś i powie, że Konfederacja chce, żeby ludzie mieszkali w slamsach. W jakich slamsach? Jeżeli mówimy o tym, żeby przywrócić przepisy z roku 2014. Bo tylko to zmniejszyłoby ceny mieszkań o 30%, to czy to znaczy, że chcemy, żeby ludzie mieszkali w slamsach, czy przed rokiem 2014 wszystkie budynki, które budowano, to były slamsy, czy one już się rozpadły, czy im dachy przeciekają, czy w nich się nie da mieszkać? Oczywiście, że da się w nich mieszkać. Są normalne, nowoczesne bloki, normalne, nowoczesne domy. I nie ma żadnego powodu, żeby normy, które były w roku 2014 dobre, w roku 2023 były już niedobre i trzeba by je pogarszać. A jeżeli ktoś Mówi, że te z 2014 roku to są slamsy, to niech wyjdzie sobie na ulicę i popatrzy, jak wyglądają bloki wybudowane przed rokiem 2014, i niech się zastanowi, czy nie ma czegoś z głową. W związku z czym proces inwestycyjny musi być odbiurokratyzowany, przepisów regulacji musi być mniej, będzie wtedy można szybciej budować więcej mieszkań i tych mieszkań będzie więcej, dzięki czemu będą tańsze. To jest proste, to da się zrobić. Skoro nikt nie chce tego zrobić, a my chcemy. Tym się różnimy od tych wszystkich innych ludzi. Kolejny punkt naszego bardzo dobrego, ponad 100-stronicowego programu to są bezpieczne granice. Jesteśmy przekonani, że to jest bardzo ważne, żeby było w Polsce bezpiecznie. Mówimy zarówno o bezpieczeństwie wewnętrznym, jak i bezpieczeństwie zewnętrznym. Musimy przede wszystkim dbać o własne siły zbrojne. Musimy mieć świadomość tego, że nikt nas nie obroni, jeżeli sami nie będziemy potrafili się obronić. Wystarczy spojrzeć na przykład Ukrainy. Gdyby Ukraina się sama nie obroniła w ciągu tych pierwszych paru tygodni, to nikt by im nie pomógł, bo by nie, nawet nikt nie zdążył im pomóc. Ukraińcy przetrwali tylko dlatego, że sami byli w stanie się obronić. Z Polską jest dokładnie tak samo. Jeżeli nie będziemy mieli silnego polskiego wojska, to żadne inne wojsko nam nie pomoże. A nawet jeżeli jakieś będzie chciało nam pomóc, to potem będziemy płacili za to bardzo wysoki rachunek. W związku z czym, jeżeli nie chcemy ograniczać swojej suwerenności i nie chcemy być zależni od kaprysu różnych innych mocarstw, musimy mieć swoją silną armię i to jest bardzo potrzebne. Na to pieniądze muszą się znaleźć. To jest w zasadzie najważniejszy wydatek naszego państwa. Na wszystko inne może nie starczyć, na wojsko kasa musi być. Co więcej, jest bardzo ważne, żeby to nasze wojsko w miarę możliwości, w jak największej stopniu, to się zaopatrywało u polskich producentów broni i amunicji. Bo gdy przyjdzie wojna, gdy przyjdzie jakiś kryzys, to nikt nam nie zagwarantuje, że będziemy w stanie kupić gdziekolwiek indziej jakąś broń lub amunicję. Musimy to produkować na miejscu. Niestety obecne i poprzednie rządy bardzo dużo zrobiły, żeby likwidować Polski, polską zdolność do wytwarzania broni i amunicji, ale to trzeba po prostu odbudować. W przypadku wojny trzeba mieć dostęp do swojej broni i amunicji, będziemy tego pilnować. Dalej, musimy mieć. Kogoś, kto w tym wojsku będzie służył. W momencie, w którym już wybucha wojna, jest za późno, żeby kogoś szkolić. Stąd młodzi mężczyźni powinni się po prostu szkolić. To idealnym terminem jest okres po maturze, kiedy każdy może na takie szkolenie pójść i nauczyć się posługiwać się bronią po to, żeby kiedy przyjdzie wojna, nie stać się mięsem armatkim, tylko żeby coś dobrego zrobić. Do tego musimy rozszerzyć dostęp do broni. Polska w tym momencie, chyba poza Rumunią, jest najbardziej rozbrojonym narodem w całej Europie. Nawet Niemcy, którzy nie słyną z bardzo powszechnego dostępu do broni, mają w przeliczeniu 8 razy więcej broni na osobę niż Polacy. Polacy są strasznie rozbrojeni. Polacy nie umieją posługiwać się bronią i znowu nie ma powodu, żeby taki stan rzeczy utrzymywać. Powinien być dostęp do broni dla uczciwych obywateli. No i kolejna rzecz. Konieczna powstrzymanie nielegalnej imigracji. Nie wyobrażam sobie tego, żeby przez naszą granicę przychodził absolutnie każdy kto chciał. To nie jest tak, że każdy powinien w Polsce mieszkać. Musimy się obronić przed masową, zwłaszcza nielegalną, imigracją ludzi z końca świata, ponieważ chcemy, żeby na polskich ulicach było bezpiecznie. Wystarczy spojrzeć na wszystkie państwa, które dopuściły masową imigrację z państw odległych kulturowo, tam wszędzie pojawiła się bardzo wysoka przestępczość, której w Polsce nie nie chcemy. Chcemy, żeby Polacy na ulicach czuli się bezpiecznie, żeby nie było podpaleń samochodów, różnego rodzaju gangów, bandyckich napadów, żeby nie powtarzały, nie powtarzały się sceny ze Szwecji albo z Francji, w związku z czym polska granica musi być chroniona. Kolejny punkt to polityka unijna. Tu również różni dziwni ludzie, mówią różne dziwne temy, Tematy, różne dziwne rzeczy mówią na temat naszego programu, ale znowu wystarczy otworzyć nasz program, żeby przeczytać, co tam jest napisane. A tam jest napisane, że Unia jako wspólny rynek, jako swoboda przepływu towarów, usług, ludzi kapitału, jest naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem, dzięki któremu wszyscy się bogacimy, dzięki czemu możemy podróżować, podejmować pracę. To jest naprawdę bardzo fajna rzecz i nie mam powodu, żeby z niej rezygnować. Natomiast Unia, która próbuje nam zakazać jeżdżenia samochodem, Próbuje nakazać nam remont domu czy też mieszkania, to już nie jest taka fajna Unia i to nie do końca jest kierunek, w którym chcielibyśmy iść. Kiedyś. Unia rzeczywiście narzucała nam różne reguły, ale chociaż dawała kasę. A teraz mają bardzo daleko idące wymagania, i to nie tylko dotyczące naszego państwa czy naszych firm, ale również dotyczące tego, czym będziemy jeździć, co będziemy jedli, gdzie będziemy jeździli na wakacje. To już jest chyba trochę za daleko. Nie do takiej Unii wchodziliśmy, i należy zrobić wszystko, żeby Unia nie szła w tym bardzo niepokojącym kierunku. W związku z czym nie zgadzamy się na dalsze przenoszenie kompetencji państw narodowych do Unii Europejskiej, ponieważ mamy świadomość tego, że jeżeli damy im więcej uprawnień tym urzędnikom w Brukseli, to oni te uprawnienia wykorzystają. Tak jak teraz nie tylko w pełni je wykorzystują, oni je traktują wybitnie rozszerzająco. Czyli dajemy im palec, to oni biorą całą rękę mówiąc, że to ich nie, to nie jest wasze, to jest jeszcze póki co nasze. I nie zgadzamy się na dalsze przenoszenie kompetencji i uprawnień do Unii Europejskiej i nie zgadzamy się na Dalszą zmianę traktatów, ponieważ póki co obecne, już niekorzystne traktaty, to znaczy traktat lizboński, podpisany przez pisowców jeszcze kilkanaście lat temu, to oni do tego doprowadzili, już dał dużo kompetencji Brukseli. Dużo więcej niż gdy my wchodziliśmy do Unii Europejskiej w 2004 roku, już mocno zmarginalizował rolę Polski. Ale póki co w najważniejszych sprawach mamy jeszcze prawo weta. A teraz Unia Europejska chce zmienić te traktaty, którym już do tej pory się za bardzo nie przejmowała, ale i te chce zmienić, tak, żeby pozbawić nas prawa weta. Tylko polski rząd się musi na to zgodzić i my się na to nie zgodzimy. Nie chcemy pozbawić Polski prawa weta. Problem oczywiście jest taki, że polski rząd obecnie ma to prawo, tylko z niewiadomych przyczyn. Przyczyn z niego nie korzysta. Nie wiem czemu. Chcemy, żeby korzystał z prawa weta. Należy też budować koalicję z innymi państwami, ponieważ w wielu państwach Unii Europejskiej obecnie rosną sondaże partiom nie do końca akceptującym obecny kierunek zmian w Unii Europejskiej. Należy budować z nimi różnego rodzaju sojusze, koalicje, ale to jest oczywiście zadanie dla rządu, nie dla opozycji. Jeżeli kiedyś będziemy mieli wpływ na rząd, to będziemy to robić. Kolejna rzecz. Jak już musimy wdrożyć jakiś przepis Unii Europejskiej, jakąś dyrektywę, to zgodnie z zasadą UE... Plus zero. To znaczy, nie wdrażamy więcej wymagań, niż jest to potrzebne, niż wymaga Unia Europejska. W tym momencie, jak Unia Europejska każe nam zrobić A, B, C i D, to polscy urzędnicy dopisują do tych ustaw wdrażających unijne dyrektywy E, F, G, H i J. Ponieważ traktują każdą dyrektywę jako dobry pretekst, jako dobre wytłumaczenie do zwiększenia swojej władzy i ograniczenia naszej wolności i zwiększenia biurokracji. Należy z tym skończyć. Implementując dyrektywy unijne, trzeba korzystać. Wszystkich, które tam są wdrażane, wyłączeń, jakichś uników, uchyleń, to wszystko jest możliwe. Im mniej przepisów spowodowanych przez Unię Europejską, tym lepiej. I to jest nasz program na Unię Europejską. Tu nie ma żadnego polegzitu, tu nie ma żadnego referendum w sprawie wyjścia Unii Europejskiej, jest Zaprzestanie przenoszenia kolejnych kompetencji do Unii Europejskiej. I to jest nasz program wbrew temu, co kłamią na ten temat inni ludzie. Przechodzimy do kolejnego tematu, ponieważ czas nas goni. Polska pełna energii. Niestety Unia wymusza na nas transformację energetyczną, to znaczy wprowadza te wszystkie. ETSy, te różne ograniczenia chociażby dla produkcji energii z węgla, co nas kosztuje bardzo dużo pieniędzy, i trzeba się jakoś z tym zmierzyć. Plan był oczywiście pisany pod Niemcy. Niemcy sobie wymyślili już dawno temu, żeby cała Europa przeniosła się na oze, czyli na odnawialne źródła energii, które będą stabilizowane za pomocą rosyjskiego gazu sprzedawanego przez Niemcy jako pośrednika. Plan był sprytny, no niestety coś nie wyszło, w sensie Nord Stream został wysadzony i trzeba teraz kombinować inaczej. Co jest bardzo dobrą sytuacją, ponieważ być może Uda się ten plan niemiecki zastopować. I teraz należy zadać sobie pytanie, co zrobić z tą sytuacją. Ponieważ jeżeli mamy OZE, czy to są wiatraki, czy to są te panele fotowoltaiczne, to wszyscy znamy problem, jaki z tego płynie. To znaczy, jak nie ma słońca i nie ma wiatru. To nie ma prądu. W związku z czym, niezależnie od OZE, trzeba utrzymywać inne źródła energii, które to OZE będą stabilizowały. To jest bardzo proste. Nie można polegać tylko i wyłącznie na OZE. Taki system nie będzie działał. Pytanie, czym to stabilizować? No, Z gazem jest taki problem, że jest z Rosji, a Rosja lubi wykorzystywać swój gaz jako narzędzie wpływu na politykę innych państw, zwłaszcza w obecnej sytuacji nie bardzo byśmy się chcieli uzależniać od rosyjskiego gazu. Stąd prawdopodobnie dobrym rozwiązaniem jest elektrownia. Jądrowe. I to znowu pojawia się pytanie. Jakie te elektrownie jądrowe, bo tu są również różne możliwości. Te wielkie elektrownie jądrowe, zdaje się, niedługo będziemy podpisywali umowę na pierwszą, mają pewien problem. Ten problem polega na tym, że buduje się w polskich warunkach kilkanaście lat, kosztują dziesiątki miliardów złotych. Nie wiadomo, czy i kiedy zadziałają, bo bierze się za to państwo. Jak państwo się za coś bierze, to może to źle działać. Poza tym elektrownią jądrową ciężko stabilizuje się OZE. Ale na przykład mamy SMRy czyli te małe elektrownie modułowe, które powoli się rozwijają. Za to się bierze prywatny biznes. One są tańsze, są mniejsze, więc ta energetyka jest bardziej rozproszona i być może są świetnym rozwiązaniem na stabilizację OZE. Natomiast problem jest taki, oczywiście, że jeszcze te SMR-y nie ruszyły. Dopiero kończą się prace nad pierwszymi SMR-ami. Miejmy nadzieję, że SMR-y odciążą polski system energetyczny. Jeżeli nie, niech to będzie ta elektrownia jądrowa, ale nie rosyjski gaz. Niestety Mamy problemy, ponieważ jesteśmy w Unii Europejskiej, więc powoli trzeba będzie wycofywać się z węgla, natomiast trzeba to zrobić jak najpóźniej. Trzeba możliwie wszelkimi możliwymi sposobami opóźniać odejście od węgla, ponieważ Polacy mają węgiel na miejscu, nie jesteśmy uzależnieni od sprowadzania tego węgla z innych państw i należy sprawić, żeby jak najdłużej ten węgiel działał, zwłaszcza że niezależnie skąd będziemy brali prąd z jakiejś elektrowni jądrowej takiej dużej z dużego atomu czy z małego atomu, to on i tak popłynie dopiero do Polski za wiele lat, a prąd w gniazdkach musimy mieć tu i teraz, więc utrzymanie energii jądrowej tak długo, jak się da, wspieranie SMR-ów czy też elektrowni jądrowych, deregulacja trochę tego rynku, żeby energetyka była bardziej rozproszona, żeby można było sobie samemu produkować ten prąd. Im więcej źródeł energii, tym dla Polski będzie lepiej. I przechodzimy do kolejnego punktu, żebym się tu nie pogubił w tych swoich notatkach. Tak, bezpieczeństwo. Żywnościowe. To jest, proszę Państwa, również bardzo ważna sprawa, przekonaliśmy się o tym już nie raz, bo ostatnio często wybuchają kryzysy, jak wybucha kryzys, na przykład w związku z walką z wirusem, ewentualnie wojną, to okazuje się, że łańcuchy dostaw są przerywane. I na przykład czegoś nie ma. Kiedyś zabrakło czegoś, kiedyś może zabraknąć żywności. W związku z tym każde poważne państwo musi zadbać o to, żeby mieć żywność produkowaną na miejscu. To jest w naszym żywotnym interesie. Jeżeli jakieś państwo sprawi, że żywność tylko kupuje z zewnątrz, to na wypadek wojny, czy jakiegoś embarga, czy jakiegoś przerwania łańcuchów dostaw, ludzie nie będą mieli co jeść. Nie wiem jak Państwo, ale ja nie chciałbym nie mieć co jeść, bo bardzo lubię jeść. Podejrzewam, że Wy również. Dlatego należy zadbać o to, żeby żywność była produkowana na miejscu. Stąd nasze kilka punktów, które mają do tego doprowadzić. Przede wszystkim należy zatrzymać nieuczciwą konkurencję z Ukrainy. Polscy rolnicy muszą dostosowywać się do coraz dalej ograniczających ich wolność ich swobodę działania do zwiększających ceny norm unijnych a ukraińscy rolnicy ukraińskie wielkie międzynarodowe agroholdingi nie muszą spełniać tych norm jaki jest efekt ich żywność jest tania nasza jest droga w związku z czym jeżeli mamy do tego stopnia różne warunki że my mamy te wszystkie unijne przepisy o nich nie mają nie możemy dopuścić do tego żeby ich żywność zalała nasz rynek ponieważ zniszczy naszych rolników co będzie w sprzeczności z punktem pierwszym, czyli z zadbaniem o nasze bezpieczeństwo żywieniowe. W związku z czym ta nieuczciwa konkurencja z Ukrainy musi zostać zatrzymana. Niezależnie od tego, co myśli na ten temat Unia Europejska albo rząd ukraiński. Nas to nie interesuje. Kolejna rzecz. Należy doprowadzić do jak największej swobody działalności rolnej i nie wprowadzać najróżniejszych ograniczeń produkcji oraz różnego rodzaju wymagań. Kolczykowanie jakichś kur, czy jakichś świn, czy jakichś krów, czy wchodzenie wszędzie przez urzędników, kontrolowanie wszystkiego, czego się da. Jedyne do czego doprowadza, to do zniszczenia polskiego rolnictwa. Coraz bardziej wygląda to na świadomy plan, mając doprowadzić do tego, żeby w Polsce nie była produkowana żywność. Mam wrażenie, że politycy unijni. W ogóle nie chcieliby, żeby w Europie była produkowana żywność, żeby ją można było ściągać z Ameryki Południowej czy skądś tam, usprawiedliwiają to w różny dziwny sposób, ale my się temu sprzeciwiamy. Te ograniczenia należy w miarę możliwości znieść. Kolejny punkt. Uwolnienie produkcji energii na własne potrzeby. Też spójne z naszym programem energetycznym. Chodzi o to, żeby produkcja energii była jak najbardziej rozproszona. Jeżeli rolnik produkuje sobie prąd, to powinien po prostu z niego korzystać. Bez żadnych zbędnych akcyz, jakichś pozwoleń, jakichś przesyłów. Nie ma tego. Rolnik produkuje prąd, to rolnik ma prąd i zużywa go na swoje potrzeby. I państwo nie powinno się w to w ogóle mieszać. Kolejna rzecz. Uwolnienie biopaliw produkowanych z własnych surowców na własny użytek. Znowu to samo, jeżeli rolnik wytwarza sobie, nie wiem, olej z rzepaku, to nikt z niego po prostu korzysta, żeby się państwu w to w ogóle nie mieszało. Nie mieszać w produkcję rolną powinny się również różnego rodzaju organizacje antychodowlane, które nachodzą rolników i próbują przeszkadzać im w działalności. Państwo ma swojego różnego rodzaju instytucje, które powinny pilnować tego, żeby nikt nie łamał prawa. Ale Od tego jest państwo, a nie jacyś samozwańczy ekolodzy, którzy próbują zaszkodzić polskim rolnikom. Należy powstrzymać i nie dawać prawa tym organizacjom do wchodzenia na ziemię rolników. Kolejna sprawa, uproszczenia prawa budowlanego dla gospodarstw rolnych. Jeżeli rolnik na swoim ziemi musi zbudować jakieś pomieszczenie gospodarcze po to, żeby lepiej zajmować się swoim rolnictwem, to znowu, państwu nic do tego. To wszystko idzie w tym samym kierunku, żeby rolnik mógł zająć się tym, czym powinien się zajmować, a żeby urzędnicy tym się nie zajmowali. Czyli zupełnie przeciwny kierunek niż chciałaby obecnie Unia Europejska. Oraz ostatni punkt uwolnienie rolniczego handlu detalicznego. Jeżeli rolnik chce komuś sprzedać swo, swoje produkty, to niespodzianka powinien je po prostu sprzedać, i państwo się tym nie powinno interesować. To po krótku. Omówiłem 100 stron naszego programu. Czyli co tu mamy? Mamy niskie i proste podatki, mamy reformę systemu ochrony zdrowia, reformę systemu edukacji, nasze podejście do obrony granic, zapewnienia Polakom bezpieczeństwa, do naszej transformacji energetycznej, do naszego bezpieczeństwa żywieniowego. To są elementy naszego programu, a nie te wszystkie inne bzdury, których już powtarzać nie będę, które możecie usłyszeć w telewizji, przeczytać w gazetach czy zobaczyć w internecie. To są kłamstwa, a to jest prawda. Nasz program sprowadza się do tego, żeby politycy i urzędnicy nie wtrącali się w wasze życie, żeby lekarze zajęli się leczeniem, nauczyciele zajęli się nauczaniem, żeby budowlańcy zajęli się budowaniem, a rolnicy produkowaniem żywności. Żeby każdy zajął się tym, Czym powinien się zajmować? A nie papierkami, nie podatkami, jakimiś tam zgodami. Koncesjami czymkolwiek innym. Nie, niech ludzie zajmują się tym, czym powinni się zajmować, w czym są dobrzy, a żeby politycy i urzędnicy im się w to nie wtrącali. I głęboko wierzę, jeżeli wprowadzimy te niskie i proste podatki, jeżeli przestaniemy rozdawać pieniądze na lewo i na prawo, jeżeli powstrzymamy to rozdawnictwo, to wtedy rzeczywiście każdego pracującego Polaka będzie stać na ten dom, grill trawę, dwa samochody i wakacje. I tak trzeba żyć, proszę Państwa.